15 sierpnia 2023 roku, wtorek, dzień wolny, więc można było przyjechać tutaj, tak, na Ślęże. Moi mieli 28 km, 3 godziny 50 minut, jak to Anglicy mówią, real time, w czasie realnym, bez stopowania stopera, więc wszystkie sprawy fizjologiczne, zdjęcia, posiłki i tak dalej są w ten czas wyliczone. Średnie tempo tam około 8,20 na kilometr, ponad 1000 przewyższenia, ale to nie to najważniejsze, bo to nie chodzi tyle o statystyki, bo dla mnie to jednak długość, a nie czas trwania na kilometr się liczy. Nie ścigam się z nikim, ścigam się jedynie, jak już to czasami, z sobą. W każdym razie, moi mili, chciałem się podzielić swoimi przemyśleniami. Ostatnią sobotę w lasach pod Beskidzia, robiąc 22 km, wpadł mi do głowy challenge, jak to mówią Anglicy znowu, czyli wyzwanie. Nie wiem, czy wyzwanie. Nie chcę nikomu rzucać wyzwań, sobie rzucam. Może to nawet nie jest rzucanie sobie wyzwania, tylko jakaś odmiana w życiu. Chciałbym też Was zachęcić do tego, jeżeli ktoś będzie chciał zrobić to samo. Podzielcie się ze mną na Strawie. Jak macie do mnie numer, to napiszcie, że chcecie dołączyć do tego wyzwania. Moje wyzwanie to jest 30 półmaratonów w 30 dni. Czyli codziennie dystans 21 km 95 metrów po płaskim, więc odpuszczę sobie wtedy bieganie po górkach. Wiem, biegacz w pewnym momencie życia musi się zdecydować, co chce robić. Ja już jestem zdecydowany, że jednak góry to jest moje miejsce, ale jeszcze nie w tym roku. W tym roku muszę dokończyć rzeczy, które nie dokończyłem i które gdzieś tam w mojej głowie są, i jakieś płaskie biegi muszę dokończyć. No i ten pomysł 30 półmaratonów w 30 dni. Myślę, że to jest grudzień, ale to zobaczymy, jak się wyklaruje. Każdy z Was może zrobić 1 km każdego dnia, ale codziennie. 5 km, może jeździć na rowerze, spacerować. Chodzi o regularność. Jeżeli chcecie dołączyć do tego challenge'u, podzielić się swoimi wrażeniami, swoją radością przede wszystkim, bo to jest radość, gęba się zawsze cieszy. Słuchajcie, człowiek zmęczony, wiecie, 28 km, tam w zaokrągleniu 3000 kalorii spalone, ale endorfiny robią swoje. Chodzi o to, żeby Was zachęcić do ruchu, bo jesteśmy tak stworzeni, żeby się ruszać, nasze stawy potrzebują ruchu. Więc wymyślcie sobie, co byście chcieli zrobić przez te 30 dni. Bardzo byłoby miło, żebyście mi towarzyszyli. Chociaż dobrze zdaję sobie sprawę, że droga biegacza to droga samotności. Gdybym miał liczyć na innych, to bym nigdy nie biegał, albo bym rzadko biegał, gdybym miał biegać z innymi ludźmi. Natomiast jeżeli wyrobimy w sobie tą siłę nawyku, wyrobimy sobie to coś, co nas będzie pchało do przodu, to będzie każdy miał z tego radość osobistą. Nie chodzi tutaj o to, żeby się porównać z innymi, że ktoś robi szybciej, ktoś robi więcej, ktoś jest bardziej sprawny, ktoś ma mniej lat, ktoś ma dłuższą swoją karierę jakąś sportową. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyście mieli osobistą radość. Do tego chciałbym Was zachęcić. Ten kanał do tego ma też ludzi zachęcać. Pamiętajcie, bądźcie twardzi, jak zresztą jesteście, a zachęca Was do tego plastelinowy człowiek z tytanu, bo z tego tytanu trzeba tą plastelinę cały czas wytapiać. Widzicie, to z daszka już trochę się wytopiło. Teraz trzeba prysznic pod butelką wody zrobić i wracać do domu. Bądźcie zdrowi, bądźcie twardzi. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się ciepło.